osiągnęliśmy prędkość 65 mil na godzinę. Powiemy dzisiaj o samochodzie, który sprawia mi niezmiernie dużo radości od kilku miesięcy. 1965 rocznik, Chevrolet Impala. Jeden z najpopularniejszych samochodów swojego rocznika, sprzedano ponad 800 tysięcy sztuk tego roku. Był to samochód dla tak zwanego przeciętnego człowieka, dostępny w kilkunastu różnych konfiguracjach, bodajże około 10 różnych silników, które można było zamówić z fabryki. Ten egzemplarz to dwudrzwiowe coupé z twardym dachem, dostępne było również jako kabriolet. W środku silnik 283 cale sześcienne, czyli około 4,6 litra, oczywiście ośmiocylindrowy. Piękny przykład 6-metrowej solidnej stali z Detroit ze złotej ery amerykańskiej motoryzacji. Opowiem Wam dzisiaj pokrótce, jak to jest jeździć samochodem, który ma dzisiaj 55 lat i pali mniej więcej 15-20 litrów na 100 km. Nie wiem, pali dużo, nie stać mi tankować. Piękne sobotnie popołudnie, jakieś 10 stopni Celsjusza, weekend poświęci dzień czynienia i jedna z ostatnich przejażdżek w tym sezonie, Chevrolet Impala, 1965 rok, szczyt amerykańskiej motoryzacji, ogromny 5-litrowy silnik, żadnych katalizatorów, tłumiki, które wręcz wzmacniają hałas, bo wiadomo, jest to samo 55 lat później, te samochody muszą brzmieć głośniej i groźniej i agresywniej i nie ma nic lepszego niż piękny, bulgoczący bas V8 i widzimy oczami wyobraźni cudowny wir w baku i nie jest to w żadnym sensie samochód sportowy, jest to tak zwany 283, czyli 283 cale sześcienne, około 4,6-4,7 litra. Nie był to absolutnie samochód do ścigania się. Standardowa wersja wyposażenia, oprócz 6-cylindrowego silnika, połączona z dwubiegową transmisją, tak zwanym Power Glide, która była bardzo okej, żeby przejechać się do sklepu, pojechać na zakupy, zapakować rodzinę do kościoła, ale na autostradzie ten samochód miał dosłownie w bilbaku. Jeżeli myślę, że mniej więcej na co dzień palimy 15 litrów, to myślę, że to byłby szczyt średniego spalania w tym samochodzie, co w sumie nie jest najgorzej. Istnieją samochody nowoczesne z podobnym spalaniem, ale oczywiście z dużo lepszymi osiąganiami koni mechanicznych, przyspieszeniem i tak dalej. Ale przypuszczam, że bardzo, bardzo niewiele z nich, które kosztują nawet w dzisiejszych czasach tyle pieniędzy, nie wywołuje takiego uśmiechu na twarzy non-stop. No, za każdym razem, kiedy przyciskam pedał gazu i oczywiście miejmy nadzieję, że nie będę musiał za chwilę bardzo mocno hamować, ten samochód wywołuje na twarzy ogromny uśmiech. Po prostu nigdy, nigdy poza może małym Porsche nie miałem tak szerokiego uśmiechu na twarzy. To skrzyżowanie jest dzisiaj bardzo pechowe i do końca nie wiemy, co tutaj się dzieje. Yep, ten samochód się pali. O, man! Miejmy nadzieję, że chłopak jest ok, nikomu nic się nie stało, nie na samochodzie żadnych dzieci. Wyjeżdżamy z powrotem na prostą. Piękne słońce, nie świeci już nam w oczy. Wyczytałem gdzieś na Wikipedii, czy na którejś ze stron entuzjastów General Motors, że wyprodukowano około 1 000 000 sztuk w różnych wariantach modelu Impala w 65 roku. Wyjaśnia to też, dlaczego nie jest jeszcze kosmicznie drogi, chociaż wiadomo, w klasycznych samochodach wszystko zależy tak naprawdę od detali. Można kupić samochód będący kompletnym pudłem za ciężkie pieniądze, można samochód, który wygląda jak kompletne zardzewiałe pudło, ale jest mechanicznie i strukturalnie jak najbardziej ok.
najlepsza porada, wybierając te samochody, znać dobrze swój budżet, kupić najlepiej wyremontowany samochód, na jakich nas stać, i nie kupować go wyłącznie oczami. Mieć kogoś, kto wie o tych samochodach trochę więcej niż my wiemy. Osiągnęliśmy prędkość 65 mil na godzinę. W tym samochodzie jest to prędkość dosyć kosmiczna. Jadąc jakimkolwiek innym samochodem, który posiadam, dużo nowocześniejszym, jeżdżenie i hamowanie samochodem przy tej prędkości nie sprawia większych problemów, ani nie myśli się o nim w jakikolwiek specyficzny sposób. Niestety hamowanie tym samochodem jest to niezła przygoda i dobrze ją planować trochę do przodu, w czym pomaga niedawno zrobiony upgrade hamulców z bębnowych na dyskowe. Bardzo, bardzo polecam. Jedziemy dalej i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Naprawdę piękny dzień. Bistą frajdę sprawia jeżdżenie tym samochodem każdego dnia. Przypuszczam, że to jedyny samochód, kiedy utknęlibyśmy gdzieś z boku drogi, cali zdrowi, miejmy nadzieję, nie bylibyśmy źli. Takim samochodom można naprawdę bardzo dużo wybaczyć. Piękny, wieczny dzień tutaj nad jeziorem. Mam nadzieję, że wiatr za bardzo nie słychać, ale myślę, że wychodzi cudownie. Nie poszło nam jednak tak do końca cudownie. Mieliśmy małe problemy techniczne, głównie polegające na tym, że zacząłem nagrywać po angielsku i miałem potem problemy ze zmiksowaniem tego wszystkiego razem. Obejdźmy teraz naokoło ten samochód. Spójrzcie na te piękne linie. To naprawdę był rewolucyjny design, jak na 1965 rok. Radykalnie różny od poprzedniego rocznika 64. Spójrzcie na te światła z tyłu. Piękne, piękne światła, które dostępne są tylko w tym roczniku. W 66 były już zupełnie inne. To naprawdę była radość i duma inżynierów z Detroit. I rewolucja nie kończyła się tylko na designie. Rama tego samochodu była zaprojektowana zupełnie od nowa. Nie była już to klasyczna rama krzyżowa, tylko rama bardziej nowoczesna. Spójrzmy do środka tego samochodu. Samochód oryginalnie był czarny, kolor nazywał się Domino Black. Środek nazywał się Foam, czyli po prostu beżowy, ale bodajże był jeden z trzech dostępnych beżów. Spójrzcie na to wnętrze. Prawie całość, oprócz podsufitki i dywanu na podłodze, to oryginalny materiał. Ogromna trzyosobowa kanapa, masa miejsca z przodu, trzy osoby z tyłu, trzy osoby z przodu, bez żadnego problemu. Ten samochód wygląda wręcz cudownie. Jedną z moich ulubionych części jest, że światło w kupule nie jest tak naprawdę światłem w kupule na soficie, tylko jest małym, delikatnym światełkiem na tylnych panelach samochodu. W standardzie popielniczki z tyłu dla obydwu pasażerów i także piękna i jakże użyteczna popielniczka z przodu, proszę bardzo. I uwaga, działająca oryginalna zapalniczka, tak jest, można sobie przypalić podczas jazdy, wiadomo, był rok 65. Spójrzcie na tą deskę rozdzielczą, jest absolutnie cudowna. Piękne wskaźniki, które nie zmuszają do myślenia, mówią ciepło, zimno, gorąco, jest olej, nie ma oleju. Radio niestety nie jest oryginalne, średnio pasuje i nie działa. Zegar jak najbardziej oryginalny, niestety również nie działa. Ten samochód jest absolutną radością, żeby w nim siedzieć. Niesamowicie komfortowy, bardzo wygodny. Jedzie się jak na ogromnej kanapie. Śmiem powiedzieć, że dużo bardziej komfortowy i wygodny niż w niejednym nowoczesnym samochodzie w moim garażu. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik jest po prostu ogromny. Można tam zapakować walizkę, ale myślę też, że można by zapakować co najmniej dwójkę dorosłych ludzi. Gdyby był to czterodźwiowy samochód, byłby to idealny samochód do filmu o mafii. Zajrzyjmy pod maskę, żeby przyjrzeć się temu pięknemu, wcześniej wspomnianemu silnikowi 283, czyli 4,6 litra. Piękny, oryginalny V8, który brzmi jak żaden inny nowoczesny silnik. Przyjrzeliście się, ile jest miejsca pod maską. Tam naprawdę można dosięgnąć wszystkiego z odrobiną tylko pomocy. Nie potrzeba specjalnych narzędzi. Naprawdę można ten samochód naprawiać w przeciętnym garażu. Uciekł.
uciekamy z nad tego jeziora, bo zaczęło siąpić, padać, kropić. A jedno, czego nie lubią takie piękne samochody, to wilgoci i deszczu. Jedziemy dalej w szeroki świat, zadziwiać, wywoływać uśmiechy, zazdrosne spojrzenie. Myślę, że wbrew pozorom większość z nich to nie są ani uśmiechy, ani zazdrość. Jest to jak najbardziej politowanie. Co ciekawe, wycieraczki działają. Samochód był wyposażony także fabrycznie w spryskiwacz szyby. Niestety spryskiwacz szyby nie działa. Jednym z plusów, ogromnych plusów starych samochodów General Motors, komora silnika jest tak ogromna i większość elementów jest tak łatwo dostępna, że można dosłownie naprawiać je we własnym garażu czy na przygodnym parkingu. Jedyne, czego nie chcemy, deszczu, śniegu ani zbyt zimnej temperatury. I dobrze, ale to bardzo dobrze mieć drugą parę rąk do pomocy. Ale jeżeli druga para rąk jest bardziej doświadczona niż my w jakichkolwiek naprawach mechanicznych, bonus. Jedziemy właśnie pod piękne, cudowne, zachodzące, popołudniowe, listopadowe słońce i nie widzę prawie nic, bo słońce świeci mi prosto w oczy i pomimo, że samochód ma te wizory, wizjery, klapki, które powinny słaniać słońce, tak chciał, że ta ze strony kierowcy, jeżeli już ją opuścimy, to już tak zostanie, więc damy sobie radę dojechać do domu. Na dzisiaj kończymy już przygodę z Chevroletem Impalą z 65 roku. Zmierzamy powoli pod świecące słońce prosto do domu. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Może następnym razem nawet napiszę scenariusz, zamiast przeskakiwać z tematu na temat. Jeżeli podobało Wam się cokolwiek, dajcie mi znać. Kliknijcie komentarz, subskrypcję, cokolwiek tam uważacie. Jeżeli nie podobało Wam się nic i uważacie, że nigdy nie powinienem nagrywać żadnego wideo, też skomentujcie, czemu nie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli byście chcieli zobaczyć coś bardziej konkretnego o tym samochodzie albo coś bardzo specyficznego, dajcie znać. Wszystkiego dobrego, cześć!